Feniksie, skontaktuj się z czyścicielami. Chcę z nimi mówić. Egzekutorze Klolarionie, przebudziłeś się w najczarniejszej dla pierworodnych godzinie. Pokazałeś nam, że czyściciele to potęga, która zdolna jest odwrócić losy tej wojny. Proszę, byście spełnili swój święty obowiązek templariuszy i dołączyli do walki u naszego boku, jak dawniej. Niczym się nie różnicie od Konklawy. Po raz kolejny templariusze próbują nas kontrolować. Nie. Chcę naprawić nasze dawne błędy. Walczyłem u boku jednego z was, Feniksa, tego, z którym łączy cię więź. Konklawę obawiało się was, ale ich już nie ma. Wiem, że jesteście prawdziwymi templariuszami. Widzę to. Proszę, byśmy się zjednoczyli. W innym wypadku wszyscy polegniemy. Porozumiem się z innymi. Obradują. Jeśli mamy cię słuchać, chcemy, aby Feniks nas reprezentował. Wciąż nie rozumiemy wielu rzeczy we współczesnym świecie. Ale jeśli dotrzymasz słowa, Hierarcho, czyściciele dołączą do pierworodnych. Zasiliłem nowy podsystem okrętu. Możesz zapoznać się z nim w rdzeniu solarnym. Dokonaliśmy niezwykłego wyczynu, przyjacielu Feniksie. Feniks. Zastanawiałem się nad tym imieniem. To nazwa innego osobnika. Nie uważam, że powinienem z niej korzystać. Nie jestem nim. Feniks był najdzielniejszym wojownikiem, jakiego znałem. Mimo wielkich przeciwności osiągnął zwycięstwo. Pokonał wrogów, jakich większość nawet sobie nie wyobraża. A mimo to dowiodłeś, że jesteś równie dzielny. Czułby dumę, że taki wojownik jak ty nosi jego imię. Ja też ją czuję. Zaszczytem jest to słyszeć, Hierarcho. Ale pewnego dnia będę musiał znaleźć własną drogę i własne imię. Przeanalizowałem zbiorowość czyścicieli. Ich systemy funkcjonują lepiej, kiedy poszczególni osobnicy znajdują się blisko siebie. Protokoły zewnętrzne można przekierować do niezajętych rdzeni. Co to wszystko znaczy, Karaksie? Ich sieć danych zaprojektowano tak, aby naśladowała Khalę. Są ze sobą powiązani. Interesujące. Tak, niemniej to sztuczny twór. Nie ma w nim miejsca na emocje. Inżynierowie, którzy ją stworzyli, nie wyobrażali sobie protosów pozbawionych przewodniego światła Khali. Gdyby tylko nasi przodkowie mogli nas teraz zobaczyć. Obecność Amona w Khali się nasila. Coraz ciężej mu się oprzeć. Za bardzo ryzykujesz, Rohano. On wierzy, że wszelkie cierpienia i konflikty są wynikiem odwiecznego cyklu Kselnaga i że musi go przerwać. Tak, wyraził się jasno. Lecz dostrzegasz tylko powierzchowną prawdę. W jego sercu wrze nienawiść. Jest pełen pychy i pogardy. Pragnie, by wszechświat spłonął. Hybrydy są prawdziwym obliczem Amona. Pragnie on nie tylko upadku wszystkich dzieci Kselnaga, ale też tego, by cierpiały. Czyściciele dołączyli do naszej armii, Hierarcho. Wygląda na to, że są gotowi ci służyć. Na razie. Wyślij mnie na wojnę. wyzwanie. Niebiosa czekają. Skonstruowaliśmy nowe roboty Tal'darimów w oparciu o specyfikację Alaraka. Miejmy nadzieję, że jego instrukcje były dokładne. Ta twoja eskapada była stratą naszego czasu. Powinniśmy wyruszyć na Slane. Czyściciele będą przydatnym uzupełnieniem naszych sił. Nie nazwałbym tego eskapadą. Tak, ale jak już mówiliśmy, postanowiłeś dać im wolność w nadziei, że będą słuchać twoich rozkazów. Nie próbuj pouczać mnie na temat moich decyzji, Tal'darimie. Ale ja tak lubię nasze dyskusje. Ogromnie cieszy mnie, że czyściciele zdecydowali się dołączyć do Delamów. Ale armie Amona nadal nam zagrażają. Gwardia Mobiusa pilnuje laboratorium, w którym powstają hybrydy Amona. Skończę z tym. Udamy się na Rewanskar i zniszczymy stację, zanim Amon stworzy więcej tych plugastw. Przymierze z Alarakiem to istotnie ryzyko. Tasadarze. Stary druhu, co ty byś zrobił? Zeratulu, skorzystałbyś z tej szansy? Odpowiedź nie ma znaczenia. Jeśli ten sojusz może osłabić armię Amona, to musimy podjąć to ryzyko. W całym sektorze. Zatem powinniśmy się pośpieszyć. Rakshir. Uzurpacji poprzez rytualny pojedynek nie można pospieszać. Rytuały wymagają starannych przygotowań, by zostały zaakceptowane. Jesteśmy na orbicie nad obcym światem z wrogą flotą, a ty mówisz o przygotowaniach? Zamierzam obalić Ma'lasza, przywódcę całego ich ludu i podporządkować ich sobie. Wspomożesz mnie. W zamian usunę zagrożenie ze strony Tal'darimów. Taka była nasza umowa. Aby tak się stało, rytuał należy przeprowadzić tak, jak nakazuje tradycja. Ta umowa robi się coraz mniej korzystna. Chcę wiedzieć więcej o Rakshir, waszej rytualnej walce. Aby zrozumieć Rakshir, najpierw musisz zrozumieć święty łańcuch wyniesienia, który wiąże nas z Amonem. Każdy z nas podporządkowany jest jego woli oraz woli tego, który jest wyższym ogniwem. Ale mimo to istnieje sposób na wyniesienie. Każdy Tal'darim może uzurpować sobie wyższą pozycję poprzez krew i ostrze. To ten rytuał zapewnia, że wyniesieni Amona są najbardziej zdolni do wypełniania jego woli. A więc ten Ma'lash jest najpotężniejszym z twojego ludu. Za takiego jest uważany, ale nie mierzył się ze mną. Aby powołać się na rytuał Rakshir, należy poczynić przygotowania zgodnie z tym, jak opisują to dawne tradycje. Przygotuj swoich wojowników. Ma'lash na pewno spróbuje przeszkodzić. to strażnicy Ma'lasha. Musisz ich wyeliminować, żebym mógł ruszyć dalej. Skoro tak trzeba... Zaczekaj. Co to za dziwna mgła? Terrazyt wydobywa się cyklami z rozpadlin na Slane i przybliża nas do otchłani. Dopóki Terrazyt wypływa, siły Amona będą mogły działać. Nie dysponują tutaj pełną mocą, ale będą bez wytchnienia atakować twoją bazę. Obiecywałeś pewne zwycięstwo, Alaraku. Przecież lubisz wyzwania, prawda? Dobrze. Moje wojska zaczną atakować strażników, gdy zrobi się czysto. Gdy zacznie wydobywać się Terrazyt, będziemy powstrzymywać ataki. Terrazyt podniesie się na krótko, moi wojownicy. Bądźcie czujni. W naszych gwiezdnych wrotach są dostępne promienie otchłani. Idealnie nadadzą się do przechwytywania wrogów. Doskonale, Fazmatorze. Dobrze je wykorzystamy. Kryształy fazowe. Rozpoczynam fazę zagłady. Unosi się zasłona między tym światem a otchłanią. Niedługo przybędą siły Amona. Stawiamy koła wrogowi. Zakończone. Za Feniksa! Podjęliśmy walkę z wrogiem! Stoją na straży swoich kapliczek. Zabij ich. Powoli i boleśnie. Mój lud walczy honorowo. Nawet jeśli walczymy dla ciebie. Najpierw jednak musimy rozstawić obronę. Niewystarczająca ilość minerałów. Fenix się budzi. Hierarcho, udało mi się przeskanować macierzyste statki Tal'darimów na obszarze. Przewożą zapasy solarytu. Alarak chyba nie będzie miał nic przeciwko, jeśli je wyzwolimy. Wojownik się budzi. Wojownik się budzi. Wojownik się budzi. Wojownik się budzi. Powróciłem. Powróciłem. Niewystarczająca ilość minerałów. Niewystarczająca ilość minerałów. Zbliżamy się do otchłani. Przygotuj swoich wojowników. Wojownik się budzi. Wojownik się budzi. Kryształ maso ododniowego. Kalibrowanie otchłani. Systemy w pełni gotowe. Rozpoczmy walkę z wrogiem! Zniknęły. To twoja szansa, żeby zaatakować strażników. Mamy pełną moc. Niewystarczająca ilość minerałów. Tak się stanie. Poznajcie siłę wybrańców! Hierarcho, okręty Tal'darimów kierują się na nasz Nexus. Strącić je! Wojownik się budzi. Podjęliśmy walkę z wrogiem! Powróciłem. Ulepszenie zakończone. Powróciłem. Czy przybywacie, aby stać się świadkami końca? Powróciłem. Stawiamy koła. Wojownik. Powróciłem. To nie będzie nasz koniec, ale nowy początek. Ta jednostka niesie zemstę. Na wielu światło Aiur. Zagrożoną zapałę. Kalkulowanie z oczeku. Tak się stanie. Wojownik się budzi. W pełni gotowe. Ikkudar Anai. Kas Arashar. Przetworzone. Rozpoczynam fazę zagłady. Wojownik się budzi. znaleźliśmy statek matkę Tal'darim. Doskonale. Został jeszcze jeden. Zbliżamy się do otchłani. Przygotuj swoich wojowników. Ostrze pragnie spotkać. Ulepszenie zakończone. Powróciłem. Atakuję wroga. Powróciłem. 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 Atakuję wroga. Niewystarczająca ilość minerałów. Podjęliśmy walkę z wrogiem. Baza jest atakowana. Wojownik się budzi. Atakuje wroga. Adun Toridas. Wojownik, podjęliśmy walkę z wrogiem. Oczyścimy to miejsce z wrogiem. Prowadź mnie. Za Feniksa. Wojownik się budzi. Paradak, góral. Wojownik się budzi. Podjęliśmy walkę z wrogiem. Adun Toridas. Zniknęły. To twoja szansa, żeby zaatakować strażników. Niewystarczająca ilość minerałów. Za Aiur. Ulepszenie zakończone. Dobrze. Zgoda. Niechaj tak będzie. Zgodnie z wolą ci. Wojownik się budzi. Nie lękajcie się śmierci, lecz Amona. Powróciłem. Statki wroga obrały kurs na nasz Nexus. Musisz przyzwać dodatkowe pylony. Musisz przyzwać dodatkowe pylony. Podjęliśmy walkę z wrogiem. Musisz przyzwać dodatkowe pylony. Teleportacja przebiegła pomyślnie. Wasza moc jest większa niż sądziliśmy, pierworodni. Kolejny strażnik padł. Co za ekscytujący widok. Skoro to takie ekscytujące, dlaczego do nas nie dołączysz? Muszę zachować siły na walkę z Ma'lashem. To oczywiste. Musisz przyzwać dodatkowe pylony. Zgodnie z wolą cieni. Musisz przyzwać... Wojownik się budzi. Niewystarczająca ilość minerałów. Powrócił. Wojownik się budzi. Zbiera się mgła, Artanisie. Poczyń przygotowania, jeśli łaska. Oczyść. Z wrogiem! Powróciłem! Prowadź mnie! Adun Toridas! Musisz przyzwać dodatkowe pylony. Bardziej wciąż! Podejrzmy walkę z wrogiem! Podjęliśmy walkę z wrogiem! Musisz przyzwać dodatkowe pylony. niewystarczająca ilość minerałów. Siły Amona zniknęły. To twoja szansa, żeby zaatakować strażników. Erma. Dobrze. Gdzie kryje się nasz wróg? Wzywasz mnie? Pole minerałów wyczerpane. Zgoda. Za Aiur. Kurs na nasz Nexus. Nie znacie Alaraka. Inaczej nigdy byście mu nie pomagali. Atakuje wroga. Jak wspaniale giną. Świetnie przysługujesz się mojej sprawie, Artanisie. Mam nadzieję, że to prawda. Twoje budownicy Marasz jest położone minerałów wyczerpane. Odemszy walkę z wrogiem. Czas na bitwę. Wzywasz pole minerałów wyczerpane. Atakuje wroga. Wojownik się budzi. Marasz, powróciłem. Pole minerałów wyczerpane. Musisz przyzwać dodatkowe pylony. Dobrze. Niechaj tak będzie. Pole minerałów wyczerpane. Skoro. Zbliżamy się do otchłani. Przygotuj swoich wojowników. walkę z wrogiem. Niechaj tak będzie. W imieniu wielu atakuje dobra. Potwierdzam. I tak rozpoczynam. Atakuję wroga. Amona zniknęły. To twoja szansa, żeby zaatakować strażników. Dobrze. Zeraszk Gulida. Fazmatorze. Dziękuję, hierarcho. Boję się pomyśleć, co zamierzali z nim zrobić. Statki wroga obrały kurs na nasz Nexus. Dobrze. Zgoda. Niewystarczająca ilość minerałów. Alaraku, nasz mroczny Bóg was zniszczy. Dość się nasłuchałem jego kłamstw. jest zakończony. Co teraz? Oni nie byli częścią rytuału, ale ci zdrajcy pomogliby Maraszowi w jego trakcie. A ja chciałem, żeby zginęli. Nadeszła ta chwila. Wielki wodzu, wysłuchaj mnie. Powołuję się na rytuał Rakshir. Walcz ze mną, jak mówią nasze prawa, lub gin, jak tchórz. Stoczymy walkę o świcie. Dostaniesz szansę sprostać swemu wyzwaniu.